Hejka, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki totalnie zwariowany dzień i zwariowany vlog, ale wiem, że bardzo często pytacie mnie o pakowanie na wyjazd i tak dalej, więc dzisiejszy vlog będzie właśnie taki w temacie pakowania na wyjazd. Pewnie za mną słyszycie pralkę, obok zmywarkę, bo naprawdę mam wszystko wstawione w domu. Pakuję się, w międzyczasie ogarniam mieszkanie, żeby móc je zostawić na 5 dni, bo właśnie na 5 dni jedziemy. Może zacznę od tego, gdzie. Jedziemy najpierw do Warszawy na 2 dni nagrań z Maybelline, a później na 2,5, prawie 3 dni w Zakopanem. Jedziemy na chrzciny Charlie, córeczki Luki i Angeliki, właśnie do Zakopanego, do rezydencji Gubałówki. No i mamy taki tour, prosto z Warszawy jedziemy do Zakopanego, więc muszę wziąć ubrań na 5 dni. Totalnie nie wiem, jaka będzie pogoda, bo zmienia się ostatnio z dnia na dzień. Pokazują w prognozie pogody, że będzie ładnia, w ciągu dnia na przykład jest burza, deszcz i mocno się ochładza, także mam po prostu walizkę jak na 2 tygodnie, kilka różnych kompletów ubrań. Jeszcze do końca nie wiem, co ubiorę na samą uroczystość w Zakopanem, także no trochę tego tutaj się nazbierało. Walizka przygotowana na wyjazd. W tej w ogóle mam osobno buty mojej Kacpra. Tutaj jest moja połówka. Jak widzicie, mam spodnie. Wzięłam 3 pary długich spodni. 2 t-shirty z krótkim rękawem. 1 t-shirt z długim rękawem. Tutaj taki crop top, krótki, zielony. Piżamka. Tutaj jakieś tam biusto noszę. Tutaj jeszcze długi rękaw. Jakiś golfik. Tutaj mam akurat kilka kreacji na chrzciny. Wzięłam w razie czego taką elegancką bluzkę, jakieś eleganckie spodenki, sukienkę, jeszcze taki kombinezon, spódniczkę. Kombinezon taki bardzo cieniutki, w kolorze jasno-różowym. No trochę tego mam. Oprócz tego wzięłam sobie zegarek z Daniela Wellingtona, bo myślę, że właśnie na chrzciny ubiorę sobie taki elegancki zegarek. Bardzo go lubię. Okej, jeszcze mam tak, jeszcze mam książkę, którą zaczęłam czytać. W ogóle też z polecenia Luki, Mateusza Grzesiaka, także też ją wzięłam ze sobą. Myślę, że znajdę czas, może gdzieś Zakopanem, żeby sobie ją na spokojnie przeczytać, bo bardzo mi się spodobała po tych kilku stronach. A tutaj mam swoje skarpetki, muszę jeszcze dołożyć swoje majtki, bo nie wzięłam majtek jeszcze. No i tutaj strona Kacpra. No jego ubrania, no to w sumie nie będę wam tego pokazywać, ale oczywiście długie rękawy, krótkie rękawy, jakieś bluzy, spodenki na basen. O właśnie, nie wzięłam dla siebie kostiumu kąpielowego, przypomniałam sobie dobrze. Wzięłam jeszcze chusteczki mokre, zawsze w razie czego je biorę na wyjazd, bo czasami się przydają. Instax, staramy się robić zdjęcia na wszystkich wyjazdach, więc też jedzie na ten wyjazd z nami. Mam nadzieję, że pralka nie będzie nam za mocno przeszkadzać, ale w ogóle dzisiaj byłam w salonie urodessy i miałam taki trochę dzień piękności, ponieważ poszłam na 2 godziny i miałam wykonywane opalanie natryskowe i pedicure, żeby być ładnie opaloną na plan i na chrzciny, no i żeby mieć ładnie zadbane stópki, bo nie byłam jeszcze w ogóle od tej przerwy, która była spowodowana wiecie czym, wirusem, więc tak naprawdę to moje pierwsze pedicure w salonie od jakichś 4 czy 5 miesięcy, także naprawdę było bardzo, bardzo potrzebne. Zrobiłam sobie taki sam kolor, jak mam aktualnie na rękach, takie beżowe, paznokcie u stóp. No i właśnie mija mi 7 godzina, od kiedy mam barwnik nałożony na skórę, także za godzinę lecę się myć, no i zobaczymy, jak wyszła opalenizna. Mam nadzieję, że fajnie. Ale no w sumie nie muszę mieć nadziei, zawsze wychodzi fajnie. I pamiętajcie, że opalanie natryskowe to jest zupełnie coś innego niż solarium, bo wiele osób to myli. Opalanie natryskowe jest w 100% bezpieczne, mogą je wykonywać nawet mamy w ciąży, kobiety ciężarne, to w żaden sposób nie podrażnia skóry, nie wpływa, tak jak promieniowanie UV czy solarium, także na spokojnie, jak się interesujecie, to polecam na maksa, bo ja nie lubię się opalać, a opalanie natryskowe mega sprawa. Okej, dorzuciłam sobie tutaj majtusie. No i kostium kąpielowy to jest jeden z moich ostatnio ulubionych kostiumów kąpielowych ze sklepu QSO Swim. Może tutaj będziecie mieć QSO Swim. To jest właśnie ta marka. Mega, mega fajny, modny kolor i w ogóle bardzo dobrze czuję się właśnie w tego typu kroju. To jest taki krój a la Hiszpanka. Co może być dla was również przydatne na wyjazd? Zawsze biorę też taką małą kosmetyczkę, w której mam najpotrzebniejsze lekarstwa. Przeciwbólowe, jakieś na przeziębienie, na alergię, bo akurat z Katrym mamy czasami problemy z alergią, także tutaj mam taką podręczną kosmetyczkę z jakimiś tam plasterkami i tak dalej. A zawsze mam ją przy sobie na wyjeździe w razie W.
I to Wam też polecam, bo myślę, że to jest ważne i czasami coś może się przydać, nie daj Boże. Mam też oczywiście kosmetyczkę taką z kosmetykami, które zabieramy ze sobą, żele, płyny pod prysznic, także to również chcę Wam pokazać. No i jeśli chodzi o kosmetyczki, to zobaczcie, biorę ze sobą aż 3 kosmetyczki. A pierwsza to kosmetyczka z makijażem, oczywiście u góry produkt, który nakładam jako bazę. Jeśli potrzebuję ochrony, no praktycznie codziennie go nakładam na twarz, także to moja baza. No i tutaj reszta kosmetyków, które biorę ze sobą, podkłady, jakieś tam, wiecie, tusze, no wszystko, czego potrzebuję do makijażu na wyjazd. Oprócz tego biorę takie 2 kosmetyczki, które są bardzo fajne, ponieważ możemy sobie je powiesić na grzejniku na wyjeździe, mają takie haczyki. Ta, jak i ta, właśnie coś takiego posiada, także zwracajcie sobie uwagę, jak kupujecie kosmetyczki i potrzebujecie takich większych właśnie, żeby miały haczyki. No i co? Tutaj jest przegródka Kacpra, kulka w odwachę, jakieś tam, wiecie, żel pod prysznic jego, perfumki, maszynka, pewnie rano jeszcze dołożę sobie jakieś inne potrzebne swoje rzeczy. Tutaj mam akcesoria do włosów, muszę jeszcze dopakować sobie szampon i tak dalej, na razie mam tutaj tylko gumkę do włosów i szczotkę. Tutaj jest moja pielęgnacja, no i w sumie wzięłam, wiadomo, do demakijażu, jakieś tam kremy, żele do mycia buzi, płatki, tu jeszcze moja kulka w odwachę, maszynka, perfumy, no i kosmetyki te z Fridge'a. Bardzo lubię te 2 kremy. Jeden jest super na dzień, drugi jest super na noc. Tutaj mamy 5, 1 i 1, 1. 1, 1 jest bardziej taki mocniej odżywczy. Ten jest delikatniejszy, łagodzący. 5, 1 i są naprawdę super, więc biorę je ze sobą na wyjazd, bo są idealne na wyjazd, bo w gorące dni są fajne, zimne, schłodzone, ponieważ trzymamy je w lodówce. Ok. No i tak naprawdę z takich kosmetyków to tyle, tak jak mówię, dołożę tutaj jeszcze rzeczy do włosów, no i wiadomo, szczoteczka, pasta, to już rano, jak umyjemy rano przed wyjazdem ząbki. Śmieję się w ogóle, bo jak na razie, póki mam jeszcze ten barwnik na skórze, musiałam się pomalować, bo wychodziłam, musiałam porobić kilka zdjęć, więc potrzebowałam makijażu i musiałam użyć najciemniejszego podkładu, jaki w ogóle miałam w swojej szufladzie, także wiadomo, troszkę ta opalina będzie słabsza, jak zmyję sobie pierwszą, najgrubszą warstwę tego produktu, no ale i tak. Jestem opalona i myślę, że to widać. I w ogóle chciałam Wam jeszcze pokazać, co kupiliśmy na prezent dla Charlie, dla malutkiej na chrzest. Kupiłam takie duże opakowanie różowe, zobaczcie. Fajnie rozkładane, tutaj oczywiście włożę zdjęcie Charlie, najprawdopodobniej, jak uda mi się i zdążę wydrukować. No i zobaczcie, to się tak fajnie otwiera. W ten sposób. I w środku mamy zabawkę i kolczyki. Tak to wygląda. Ta zabawka jest zabawką, o której dużo słyszałam od instamatek. Mama ginekolog i wiele innych instagramerek, mamek, mam właśnie polecało tą zabawkę. To jest zabawka, która rośnie z dzieckiem. Zobaczcie, jest idealna dla dzieci od urodzenia do 4 roku życia. Ona wydaje różne odgłosy, wyświetla różne kolory, mówi, śpiewa kołysanki, usypia dziecko do snu, także ją zakupiłam. Właśnie chyba na tej stronie alilo.pl, chyba tak się nazywała nawet strona, więc możecie sobie zerknąć, jak chcecie. I oprócz tego z apartu takie małe kolczyki. Długo, długo zastanawiałam się, jakie wybrać. Mama pomagała mi zdecydować, podobały mi się misie i te ważki. Zobaczcie, tutaj w przybliżeniu Wam pokażę. To są takie malutkie ważki z takimi cyrkoniami, złote, no bardzo mi się spodobały, także mam nadzieję, że Angelice i małej Charlie również się spodobają. Nie wiem w ogóle, czy Wy też tak macie, ale ja jestem z domu tego nauczona, że zawsze przed wyjazdem sprzątamy dom tak, żeby na wyjazd było czysto, jak przyjedziemy, żeby było wszystko ładnie, pachnąco i nie, żeby nie trzeba było przyjeżdżać i sprzątać. Tak jakoś jestem tego nauczona i też zawsze w sumie to robię, odkąd mieszkam sama. Także dziękuję tutaj za to moim rodzicom, bo myślę, że to jest fajne, bo właśnie wtedy przyjeżdża się do takiego pachnącego domku, a wyjeżdżając ma się taki spokój ducha, że wszystko w mieszkaniu jest czyste i wiecie, taki po prostu spokój psychiczny, lubię to. Także teraz, mimo że się spakowałam, to powinna mieć teraz zmyć już barwnik, ale najpierw chcę ogarnąć kuchnię, chcę ogarnąć w mieszkaniu łazienkę, żeby właśnie mieć czyściutko na wyjazd. Powiesiłam w ogóle w południe pranie, mając nadzieję, że mi to jeszcze wszystko zdąży wyschnąć, bo chciałam 2 rzeczy stąd wziąć ze sobą na wyjazd, ale była tak kiepska pogoda dzisiaj, że no niestety te rzeczy są jeszcze wilgotne, zobaczymy. Może do rana akurat przeschną, zostawię na noc uchylone okno balkonowe, więc może akurat troszkę doschnie.
wszystko. Właśnie się umyłam, super efekt, jest taki mega naturalny, zobaczcie, moja buzia jest blada, więc macie porównanie dekolt, a buzia, bo buzi nie opalałam. Buzię po prostu nakładam ciemniejszy podkład i mi się wyrównuje, na maksa jestem zadowolona. Nie ma żadnych plam, tak jak przy samoopalaczu, także opalanie natryskowe to jest, och, najlepsza sprawa. Ja jak się wysmaruję czasami sama samoopalaczem, mam takie plamy, że wtedy mi jest się gdziekolwiek pokazać, nawet rozebrać na siłowni. No, ale słuchajcie, w ostatnim vlogu już Wam mówiłam, zaczęłam chodzić na siłownię i jestem regularna. Dzisiaj rano też byłam na treningu, także fajnie, jestem zadowolona. Teraz w sumie będę miała trochę przestoju, no bo dopiero następny trening będę mieć w poniedziałek. Dzisiaj jest środa, kiedy nagrywam tego vloga, także no kilka dni niestety jeden trening przepadnie, ale mam nadzieję, że będę mieć dużo ruchu na wyjeździe i że wiecie, jakby ciut chociaż na drobie. W poniedziałek pewnie Gosia, moja trenerka, mnie mocno przegoni za te 5 dni takiej przerwy. To jest w ogóle taka koszula, którą kiedyś dostałam, a ja najchętniej w niej śpię, bo jest mega wygodna, także nie wiem w ogóle skąd jest, więc nie pytajcie. A widzicie, nie umyłam włosów, umyję sobie je z samego rana przed wyjazdem, będziemy wyjeżdżać jakoś koło godziny 7, więc rano jeszcze zdążę po prostu na świeżo, żeby mieć na sesji świeże włosy, sobie je umyć. Także tak to wygląda, jestem gotowa do spania, zawsze po opalaniu natryskowym, po zmyciu tego barwnika porządnie balsamujemy ciało, żeby porządnie nawilżyć i żeby ta opalenizna trzymała się po prostu dłużej. Także przed opaleniem natryskowym poleca się zrobić porządny peeling, a po opaleniu natryskowym, po zmyciu barwnika, po tych 6 bądź 8 godzinach porządne nawilżanie jakimś masłem albo balsamem. W sumie to nie powiedziałam w ogóle, gdzie robią opalanie natryskowe. Opalanie natryskowe, rzęsy, brwi, paznokcie, u stóp, u rąk, zawsze wszystko robię w salonie urody Esse w Dąbrowie Górniczej. To jest obok Katowic dla osób, które nie są stąd, także zawsze jak cokolwiek mam zrobionego z takich usług kosmetycznych, to możecie być pewni, że jest to salon urody Esse, czyli salon mojej mamy. No dobra, pranie mi się wybrało, właśnie na nie czekałam, żeby powiesić jeszcze przed spaniem, żeby przez noc w pracy nie zaśmierdło, także wieszam teraz pranie i jestem gotowa tak naprawdę do spania. Jeszcze słuchajcie, z takich przyziemnych spraw, ta pasta jest moją ulubioną pastą. Dość tania, a jakoś najfajniej mi się nią myje zęby. Bardzo świeża, w ogóle nie podrażnia mi dziąseł, także jak szukacie jakiejś fajnej pasty, to tą na maksa rekomenduję i w Biedronce, i w Lidlu, i w Kauflandzie, i wszędzie można ją kupić. Włosy, słuchajcie, zawsze związuję sobie na noc w luźny kucyk albo w luźny warkocz. Tak mi zawsze doradza moja fryzjerka Natalia, że właśnie w luźnym kucyku albo w luźnym warkoczu nie można spać w rozpuszczonych włosach, ani w bardzo takich mocnych, silnych, mocno związanych gumką upięciach. Także możecie sobie też zwrócić na to uwagę. Podobno od tego właśnie niszczą się włosy, jak wycieramy je, kiedy są rozpuszczone. Dużo bardziej niszczą się przy rozpuszczonych właśnie niż przy jakichś takich luźnych upięciach na dole głowy. Zastanawiam się w ogóle jeszcze, jaką kurtkę wziąć na wyjazd, bo tak naprawdę nie wiem, czy będzie lało, czy nie będzie lało. Myślę, że po prostu klasyczną, zwykłą, czarną, skórzaną i to będzie najlepsze rozwiązanie, bo płaszczyk tak naprawdę na żaden deszcz się nie przyda. Mam jeszcze taką skórzaną z ćwiekami, ale ona już jest bardziej zobowiązująca, a ta zwykła, czarna pasuje praktycznie do wszystkiego, więc myślę, że zdecyduję się na tą, ale jeszcze rano podejmę decyzję na spokojnie. Co do torebek, to też właśnie biorę na pewno tą. To jest moja taka najlepsza torebka, pasująca do wszystkiego, i do sportowych, i do eleganckich ubrań. Mieści do niej mi się wszystko, nie jest za dużo, nie jest za mała, także na pewno ją wezmę, może zapalę światło. I oprócz tego chcę mieć jeszcze jakąś taką bardziej elegancką torebkę, żeby pasowała mi do tych stroi, które będę miała na chrzcinach.
I stwierdziłam, że zapakuję sobie teraz już szampon tak na wierzchu, żeby jutro o nich zapomnieć. Będę była rano włosy, ale wiecie jak jest. Mogę odłożyć na wannę i zapomnieć, a jak będę mieć przy kosmetyczce, to może będę pamiętała lepiej. Biorę ten szampon, mój ulubiony z Davinesa Oil Shampoo. Tutaj mam taką nową odżywkę. Skończyła mi się moja ulubiona właśnie z tej serii z Davinesa, więc testuję teraz tą. Przyszła mi ostatnio w paczce PR, taka z Bumble and Bumble i na razie wydaje się być spoko. I do włosów już osuszonych, taka odżywka bez zmywania. Bardzo fajnie, taki olejek zmiękcza i ułatwia rozczesywanie, także biorę ten zestaw. Oprócz tego oczywiście lakier, suchy szampon i prostownica. I z suchych szamponów jeszcze na szybko na maksa polecam Wam ten dry shampoo od Authentic Beauty Concept. Bardzo fajny, nie zostawia takiej białej, wiecie, chamskiej powłoki na włosach. No, na maksa Wam go polecam. Zwykle jeszcze, kiedy wiem, że rano nie będę miała za wiele czasu, żeby myśleć i stresować się tym, co ubiorę, jutro do samochodu i na plan ubieram sobie zwykły beżowy dres. Do tego beżowe file, które pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, które sobie niedawno kupiłam. No i taki strój do samochodu, no i na czas, jakby wiecie, bycia na planie, zanim mnie ubiorą styliści. Będzie idealnie. Także dzisiejszy vlog nieco krótszy, ale pokazałam Wam takie moje przygotowania do wyjazdu, co mniej więcej biorę, co jest najważniejsze. Może akurat teraz w sezonie tym letnim, wakacyjnym ten vlog Wam co nieco podpowie i może coś dzięki mnie weźmiecie. Jeszcze tak z takich damskich spraw zawsze mam przy sobie podpaski. Chociaż 3-4 sztuki, nawet jeśli nie planuję, wiecie, mieć w tym czasie okresu, to zawsze biorę w razie czego, bo różne sytuacje się zdarzają. Może akurat jakaś Wasza koleżanka będzie nagle potrzebować. Zawsze też tego typu środki higieny biorę ze sobą. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga i widzimy się oczywiście w następnym. Buziaki, pa!